Elżbieta Hołdyńska. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest kolejne wydanie programu Ekonomia Raport, w którym jak zwykle przedstawiamy najświeższe, najważniejsze informacje i komentarze do wydarzeń w gospodarce, w kraju, ale i na świecie. Zapraszam. Członkostwo w strefie euro mogłoby być źródłem zagrożeń dla polskiej gospodarki w jej obecnej sytuacji. Progresywny podatek od obrotów sieci sklepów wielkopowierzchniowych byłby najlepszy, uważa Polska Izba Handlu. Spółdzielnie mieszkaniowe żądają słonych opłat za wydzielenie i wskazanie gruntu przysługującego lokatorom. Działacze społeczni chcą z tym walczyć. Zaczynamy jak zwykle od naszej sondy SMS-owej. Pytanie na dzisiaj do Państwa brzmi, czy Polska powinna przyspieszyć działania w kierunku wstąpienia do strefy euro. Jeżeli uważają Państwo, że tak, prosimy o SMS-a o treści 1 pod numer telefonu 72 075. Jeżeli uważają Państwo, że trzeba jeszcze z tym poczekać, prosimy o SMS-a o treści 2 pod numer telefonu 72 075. Koszt naszego SMS-a to 2 zł plus VAT. Regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej, a wyniki tej sondy podamy na koniec naszego programu. I zaczynamy właśnie od rozmowy na temat euro, strefy euro. Nie będzie już takiego stanowiska pełnomocnika rządu w sprawie przyjęcia euro. Ministerstwo Finansów poinformowało, że będziemy się raczej zastanawiać nad kryteriami, które Polska powinna spełnić, by wstąpić do strefy euro. Do tej pory te kryteria wyznaczała Unia Europejska. To było między innymi kryteria takiego podobnego poziomu wzrostu cen, podobnego do Unii Europejskiej, podobnych stóp procentowych, wysokości stóp procentowych oraz tak zwanego kryterium fiskalnego. Teraz mamy się zastanawiać, co zrobić, by euro nie zaszkodziło polskiej gospodarce. W naszym studiu jest Ignacy Morawski, główny ekonomista BizBanku. Dzień dobry. Czy my jesteśmy gotowi, Pańskim zdaniem, na przyjęcie strefy euro? Wydaje mi się, że nie. W tym momencie nie. Ani my nie jesteśmy gotowi na przyjęcie euro, ani strefa euro nie jest gotowa na przyjęcie nas. Znaczy, w warunkach, w których strefa euro tak naprawdę jeszcze nie wyszła z kryzysu, można powiedzieć, kryzysu instytucjonalnego, to znaczy nie wiemy, jaki będzie kształt dokładnie instytucjonalny strefy euro, trudno, żeby tą strefę znacząco poszerzać. Wprawdzie w ostatnich latach przyjmowano nowe kraje, ale to były małe kraje, jak niektóre kraje bałtyckie na przykład. Więc natomiast przystąpienie Polski to byłoby naprawdę duże wydarzenie gospodarcze dla całej Europy. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim są dwie kwestie ważne tutaj, na które musimy spojrzeć. Po pierwsze, kryzys w strefie euro jeszcze minął, jeszcze nie minął, albo dopiero co mija, to jeszcze zobaczymy. Nie wiadomo, czy strefa euro w ogóle przetrwa. Wprawdzie teraz mamy spokój na rynkach finansowych w strefie euro, ale pewne strukturalne niedociągnięcia strefy euro, które uwidoczniły się w ostatnich paru latach, pozostają. I z drugiej strony widać, że kryteria przystąpienia do strefy euro muszą być ostrzejsze, niż to wydawało się 5 czy 10 lat temu. Bo takie nominalne kryteria z Maastricht, to są kryteria dotyczące długu publicznego, deficytu finansów publicznych, stóp procentowych, długookresowych stóp procentowych, inflacji. Te wszystkie wskaźniki muszą być na odpowiednich poziomach. Ale okazuje się, że można spełnić te kryteria, a mimo wszystko być nieprzygotowanym do przystąpienia do strefy euro. Żeby przystąpić do strefy, trzeba mieć znacznie lepsze mechanizmy kontrolowania sytuacji makroekonomicznej w kraju. Na przykład Hiszpania przed 2008 rokiem była podawana jako wzór spełniania wszystkich kryteriów konwergencji. Już była członkiem strefy euro, miała niski dług, niski deficyt, niskie stopy procentowe, można powiedzieć, nie bardzo wysoką inflację, ale okazało się, że wpadła w gigantyczny kryzys, który postawił pod znakiem zapytania funkcjonowanie tego kraju w strefie. Dlaczego? Dlatego, bo okazało się, że zarządzanie systemem finansowym szwankowało, tak? Czyli element, na który zwracano kiedyś mniej uwagi. Więc uważam, że pomysł, żeby stworzyć listę ostrzejszych kryteriów, które powinniśmy spełnić, jest dobry. Ten pomysł zresztą powstał już, z tego co pamiętam, kilka lat temu, jeszcze za rządów poprzedniego, za rządów Platformy Obywatelskiej, żeby właśnie
oprócz tych nominalnych kryteriów konwergencji, wprowadzić kilka dodatkowych warunków, które sami byśmy chcieli spełnić, żeby do strefy przystąpić. Mhm. Wspomniał pan, że my nie jesteśmy jeszcze gotowi. My mamy takie plansze, które chcielibyśmy państwu pokazać. Jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń i poziom zamożności Polski na tle Unii Europejskiej, zobaczmy, to jest właśnie poziom zamożności w wybranych krajach strefy euro i w Polsce. Jak widzimy, jesteśmy daleko w tyle. Średnie wynagrodzenie, jeśli chodzi o wynagrodzenie na godzinę w 2014 roku w euro, również u nas daleko odbiegało od tych przodowych krajów Unii Europejskiej. Proszę mi powiedzieć, panie Ignacy, jak przeciętny Polak odczułby wprowadzenie euro? Czyli to popularne pytanie, czy będzie drożej, czy odczujemy te zmiany w sklepach, chociażby w swoich portfelach? Odnosząc się do różnic w cenach i wynagrodzeniach, i w poziomie dochodu przede wszystkim, należałoby powiedzieć, że to nie jest tak naprawdę kluczowy wyznacznik, czy powinniśmy być w tej strefie, czy nie. Prawdopodobnie, ale jak to na nas wpłynie? Prawdopodobnie powinniśmy być zamożniejsi, ale zwróćmy uwagę na taką rzecz. We Francji na przykład różnica między regionem Paryża a innymi regionami jest często nie mniejsza niż różnica między nami a niektórymi krajami zachodnimi. Tak? Czyli różnica w dochodach między różnymi regionami wcale jeszcze nie musi wykluczać posiadania przez te regiony wspólnej waluty. To po pierwsze, jeżeli chodzi, jakby nasza gospodarka zareagowała na przystąpienie do strefy euro, wydaje mi się, że przy wprowadzeniu odpowiednich mechanizmów zarządzania tym procesem nie musielibyśmy doświadczyć ani silnego wzrostu cen, ani... to jest tak naprawdę główne pytanie, które ludzie zadają, czy byłby silny wzrost cen. Wydaje mi się, że temu można zapobiec. Wydaje mi się, że najważniejsze ryzyko, patrząc na to, co się stało w innych krajach w ostatnich latach, największym ryzykiem jest nie silny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, ale potencjalnie nadmierny wzrost cen aktywów, czyli powiedzmy mieszkań, akcji, obligacji i tak dalej, prawda? Czyli takie zjawisko polegające na tym, że kapitał masowo płynie do kraju, który przyjmuje nową walutę, bo kraj ten jest teoretycznie bezpieczniejszy, ma walutę, rezygnuje z waluty, która jest mniej istotna na rynkach światowych, a przyjmuje walutę, która jest bardziej istotna na rynkach światowych, więc jest teoretycznie bezpieczniejszy. Kapitał płynie, podnosi cenę aktywów, okazuje się, że napędza boom kredytowy, tak? Okazuje się, że gospodarka jest przegrzana, kapitał ucieka i gospodarka wpada w recesję. Czyli to są takie cykle, można powiedzieć, boomów i upadków kredytowych, które wystąpiły w Hiszpanii, w Portugalii, w Grecji. I żeby zapobiec temu ryzyku, trzeba na pewno stworzyć pewne mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem finansowym kraju. Już takie mechanizmy powstają, jak na przykład Rada Stabilności Finansowej, prawda? To jest takie ciało, w którym są przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów. Chodzi o to, żeby zapobiegać nadmiernym boomom w akcji kredytowej, tak? Po spadku stóp procentowych i przyjęciu nowej waluty i spadku stóp procentowych. Czyli to jest moim zdaniem główne zagrożenie, nie wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. I na to zagrożenie na pewno trzeba się dobrze przygotować. Inne zagrożenie, trochę innego rodzaju, to jest, wydaje mi się, pewne ryzyko polityczne. To znaczy, koniec końców może się okazać, że rezygnacja... Czy wiadomo, że funkcjonowanie w ogóle we współczesnym świecie wiąże się z rezygnacją z części suwerenności, tak? W ramach globalizacji nie ma 100% suwerennych krajów. No właśnie, bo mamy swoją walutę do tej pory, swoją złotówkę, tak, która też jest pewnym wyznacznikiem poziomu gospodarczego w kraju. Może się okazać, że przyjęcie nowej waluty wiąże się z rezygnacją z większej części jakby suwerenności, niż się dotychczas wydawało. Przed kryzysem finansowym wydawało się, że kraje rezygnują z polityki pieniężnej, czyli z tej części suwerenności polegającej na zarządzaniu własną walutą, ale jednocześnie pewne narzędzia polityki fiskalnej, czyli manewrowanie wskaźnikami budżetowymi, czy też regulacjami rynku pracy i tak dalej, pozwolą utrzymać niezależność, pewną niezależność polityce gospodarczej tym krajom. Okazuje się, że kryzys pokazał, że skala ujednolicenia polityki gospodarczej będzie musiała być prawdopodobnie dużo większa, niż się wydawało. Czyli ta rezygnacja z części suwerenności może być dalej idąca, niż się wydawało. I wydaje mi się, że przed przystąpieniem do strefy warto, żebyśmy wiedzieli, jaką część suwerenności musimy oddać. Znaczy, ja nie jestem w ogóle przeciwnikiem co do założenia funkcjonowania Polski w strefie euro, ale chciałbym, żebyśmy do tej strefy wchodzili wtedy, kiedy te warunki będą rzeczywiście dobrze znane i kiedy będziemy pewni, że strefa euro to jest strefa, która jest stabilna
i odporna na takie kryzysy jak te w 2010-2011 roku. Tak? Czyli musimy mieć pewność, że strefa w ogóle przetrwa, żeby nie wchodzić do obszaru, który trzęsie się w posadach. Czyli musimy poczuć się jednym słowem bezpieczniej, żeby decydować się na przyjęcie innej waluty, wspólnej waluty Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, za chwilę wracamy do Państwa, a teraz krótka chwila przerwy.